Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Skyblock. Dzisiaj kontynuujemy budowę mojego pola, ale również postawię trochę chestów, bo w poprzednim odcinku sobie zapomniałem to zrobić. I co? Na razie poukładajmy wszystko jak jest, później zrobię jakąś segregację specjalną na poszczególne bloki, surowce i tak dalej. No i w tym czasie też drzewo się pojawiło, urosło. Oak sapling, stawienia jest. No i od razu już sadzę pole. Tak wolno się nawadnia ten fragment. Może zaraz to się poprawi. Jeszcze końcówkę motyki. No już koniec. Ale mogę to sobie skraftować, bo mam trochę drewna. Tyle powinno wystarczyć. O, tutaj sprytny crafting to. I dobra. Keksy jak zawsze się przydadzą. Pora ukończyć te pole. Sporo już miałem nasion, więc muszę na to czekać. Czekać, jak ja mówię w ogóle dzisiaj. To ręką zwykłą to czekać aż wszystko spadnie. Się nie drobni razem. A nie, jedna sadzonka spadła. Lepsze to niż nic. No i co teraz powinienem zrobić? No, bardziej wyspę powinienem rozbudować. Jest trochę mało chestów mam. Od razu bym kolejne trzy zrobił. Jak z 5. Oj, coś mi serwer cofnął. Może mój internet był, nie wiem. Na razie tylko dwa mogę skraftować, no to jeszcze jeden. No i kolejny chest. Ziemi tutaj. Później jak zawsze sobie jeszcze domek postawię. Na razie to ten chest będzie lewitować w powietrzu. Tak jak wcześniej crafting w poprzednim. O, i wielkie drzewo się dorobi. To się w rozbudowie dalszej. Cięcie tego też trochę zajmie. Dobra, niech będzie na dircie, bo pewnie i tak jeszcze chestów albo strzał. Na tym serwerze też są chesty. Pierwszy sposób do usuwania takich drzew to po prostu. Wow, spadłem. To jest oczywiście budowanie się aż do liści. Nie mam ze zwykłego survivalu takie przyzwyczajenie, że stawiam cobblestone'a. Znaczy nie cobblestone'a, też się zdarza, że na po prostu do budowania. Albo dirt, albo cobblestone. Szybciej się budować do góry. To na razie to postawmy. No i też wszystko bym mógł przenieść. Później to wszystko posegreguję. Złoto też miałem w poprzednim sezonie. To jest. Ale też bym raczej schował. Keksa wezmę z powrotem. Strzał trochę. Ale teraz ich nie będę używać, bo nawet nie mam mobów. Pain. To rzeczy też by warto przenieść. Irta odkładam z powrotem. To w ogóle był quest reward, ja myślałem, że to kolejne.
Kolejna sztafka złota. I co, wycinajmy teraz kolejne drzewa. Długo jeszcze rozwinę tę wyspę? No mi to też, ale jeszcze muszę najpierw więcej terenu zrobić. Mając do tego bruku. Więc trochę to zajmie. W sumie też bym mógł pomiędzy odcinkami trochę w bruku grindować, no ale to myślę, że źle nie wygląda i tak jak na odcinku. Więc chyba wszystko będzie ok. W sumie też sobie tak lubię w Minecrafcie ustawić od razu bruk bezpośrednio do ekwipunku, bo lepiej widać, ile już się wykopało. I podstawowe tipy, wiadomo, raczej Minecrafta każdy już zna. No i jak już wydobędę dość sporo bruku, to będę rozbudowywać dalej tę wyspę. Macie pomysł na jakąś serię, jaką bym mógł nagrywać, to piszcie w komentarzu. A ja tutaj kontynuuję. Tę rozgrywkę. Ok, zaraz będzie ponad stack i 22 sztuki bruku i też rozejrzę się w moim ekwipunku, czy jakiegoś bruku nie miałem. No tym razem nie, ale pół płytki też bym mógł użyć. Ok, będzie na zapas. I rozbudujemy ten las. Prawda sztuczny, ale lepszy taki niż nic. I bym trochę przyspieszył te pole. Trochę brakuje żarcia. Ja nie postawię. Teraz chociaż jeszcze mam stejki. Nie wiem, czy mi się później nie przydadzą, no ale można użyć. Lepsze to niż pracować na pusty żołądek. W Minecraftie to aż takiego znaczenia nie ma. Rozbudujmy to. Dobra, ta część lasu dębowa prawie jest już zrobiona. Jeszcze tylko bym postawił kolejny rząd trzech drzew. Będę wymieniać jak zawsze. Wymieniać. Sadzić z powrotem i zbierać.
Znowu noc na serwerze. O, prawie. Oczywiście pod koniec musiało coś wypaść. Niestety. Mam jeszcze trochę brud. Jest 13 sadzonek, całkiem nieźle. Raczej ich wszystkich teraz nie wysieję, ale jak będzie dość sporo. No i zarąbiście. I co tutaj zostało? Najlepiej teraz poczekać na pola, aż się zrobi do końca. Lebo raczej teraz się nie opyla i dawać wszystko. To po prostu tego chesta przeniosę teraz, żeby lepiej to wszystko wyglądało. Mimo to, że mój pickaxe ma efektywencji, to działa jakby miał jakiś lepszy mending. Nie kończy praktycznie, sam się naprawia. No i wszystko jest na ziemi teraz. Ten czas gdzie? Po Minecraft mi zmajnował dokładnie, zwariował. No i tutaj wrócę do grindowania bruku. Bo też bym w sumie już pozbył się tego bone meala, bo i tak przecież będę grindować jeszcze na tych, na szkieletach. Więc niedługo będę miał znowu pewnie kości. To użyję reszty bruku. Tym razem w stronę... Bardziej od strony mojej fontanny. Tak, bardziej prymitywnej fontanny, ale skończone źródełko i tak z tego. No i prawie cały bruk zużyłem. No i to będzie na tyle w tym odcinku. To na razie.